Musielibyście być w godzinach szczytu, no. Jak jest największy ruch w domu. Zamówi, że czwórkę dzieci ogarnie, piątkę nie. Ja się w to bawię tak naprawdę. Ich ubieram podobnie w zasadzie od początku. Ale kłótnie też się zdarzają, nie? Ty dziewczyny też piłkę lubicie? Oglądacie mecze, czy nie? Nie. Nie, my nie lubimy. Nuda? Róża, idziemy do przedszkola. Ty jesteś na sesji? Ona ma akurat dużo do powiedzenia, nie? To w godzinie byście się nie zamknęli z nią. Ona mogłaby sprzedać smaczki, co nie? Tak. No. Idziesz z mamą? Tak? Tak. Zostaniesz z mamą? Tak. Nie spóźnijcie się. Znaczy, mamy niezły czas dzisiaj. Mamo, trochę się napiłam. Chodźcie, idziemy. Głupio się przyznać, ale tak naprawdę dopiero teraz przy tym czwartym dziecku jestem przy tych wszystkich jego etapach. Jak próbuje raczkować, jak mówi tak, jak mówi nie. Takie pierwsze odruchy. Zawsze starałem się to jakoś pogodzić, no ale nie dało się. Zawsze trzeba było jakąś cenę zapłacić. I teraz jakby tak z każdym kolejnym dzieckiem staje się albo coraz starszy po prostu, albo bardziej dojrzale to wszystko przeżywam i staram się każdą chwilę wolną wyszarpać dla rodziny, dla dzieci. Franek rozpoznaje drużyny, które grają, rozpoznaje sędziów. Nie, Franek? Potrafi wymienić sędziów ekstraklasy. Franek, kto jest twoim ulubionym sędzią? O ty! Franuś, wysiadasz. Obrońca. Graj. Filip! Kartki nie pokazuje, nie pokazuje. Idzie na opierkę tylko. Filip! Reprymenda wystarczy. Czekaj, Jędza, daj mi z nim pogadać. Co mu zrobiłem? Trafiłeś go w tył głowy. Jak to jest po prostu faul. Bądź mądry. Nie chciałeś, ale jest faul. O, patrz, jeszcze macha mu. Nie było w tym dynamiki i byli w stójce. Dla mnie to nie jest kartka. Jest co? On chciał się zastawić w bark, a faktycznie go trafił w głowę. To nie jest na rzutą kartkę na 100%, bo nie ma ruchu. Nawet chyba Jędrzejczyk go upominał, żeby wiesz, przyjął w ciemno i cześć. On jeszcze tam marudził. Ale ja wiem, co ja chcę. A ty nie jesteś utopą. A zobacz teraz, teraz mówiłem Rafałowi. Jest prosta sytuacja z żółtą kartką. Dla nich mało brakowało ty, byś został tak samo. Ej, poza lądem. For me it's too easy. Okay. It could be, but for me it's too easy. Okay. Olivia Savalo, nie? Na przykład za drugi fałkarka. Zwracam na to uwagę. Naprawdę inaczej będą grali, inaczej będą krzywdę zrobią, nie? Dobra, jest. Ja tam wrzucałem wiersz, że się robi gęsto po prostu. Ale nie lubię... Nie konkretnie, żeby tu kartkę dawać, nie? Rozumiem. Bo żebyśmy mieli, wiesz, na uwadze to, że już dużo nie brakuje do tej kartki. Brawo, okay. Brawo. Miałeś duży gryz, czy nie? Wiesz co? Zgryz był, tak. Bo on zostawił tak, była tak noga, ale dla mnie to nie jest po prostu w nią zbieg, nie? Bardziej, wysunie on tak faktycznie delikatnie wystawia nogę i jest tak, tam... Tak, tam do tyłu, nie? Wyleciał w powietrze, jakby go tam... Tak. Chcę spróbuj zmienić. Zamiast jakbyś gwizdą karnego, to też nie interweniuje, nie? Żebyś miał jasność. A z czym byś się lepiej... Tak się... Bez różnicy. Tu jest dobra decyzja. Jakby wizja karnego, to też nie mamy problemu z tym. Tam było trzech zawodników. On się przestawia, zresztą w obu sytuacjach byłeś świetnie ustawiony. A wiesz co zobaczyłem? Mladenowicz tak wpadł i nie złapał się za twarz, tylko popatrzył na mnie. Patrzy i złapał się za twarz. Gdyby na przykład Legia dalej miała piłkę, to on by wstał i by grał dalej. On... Zobaczył, że idą za akcją i zaczął. Słuchajcie, w drugiej połowie uwaga na jakieś na wszystkie frustracje. Tak, tak. Legii mam 0-2. Oni mogą uważać, że dla nich nie dałem karnego, że był faul przed bramką.
Więc jak macie coś przy sobie 50-50, aut jakiś tak dalej, to rozmasowujemy sobie to. Okay? Zostajemy po odegraniu. Mamy mlady nabicia zagrzanego. Janża jest już rozmasowany. I jak będziecie widzieli z boku, Janicki na przykład się tam przesadza, bo ten Wiśniewski, to mi wróćcie. Oni już są pomijane naprawdę na granicy. Okej? Okay? 30 sekund. Jedziemy. Ściszę. Jak oglądałem ten finał, ten słynny, wiesz, w Stambule, Liverpoolu z Milanem, co oni przegrywali do przerwy 3-0. Pamiętam, jak dzieciak siedziałem, oglądałem to i przed rozpoczęciem drugiej połowy kamera zrobiła najazd tylko na kibiców, nie? Oni przegrywali 3-0, śpiewali tak, jakby wygrywali 3-0 i tak coś we mnie zostało z tego momentu.